Tradycją się stało, że Miejska Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje już 14 raz spotkanie ze Świętym Mikołajem. W programie oprócz bardzo ładnych paczek ze słodyczami przygotowana została część artystyczna przygotowana przez młodzież ze szkoły z gimnazjum nr 1 w Wieruszowie razem z opiekunami panią Katarzyną Miś-Prokop oraz panią Magdaleną Burzałą. Pani Katarzyna Miś-Prokop przygotowała przedstawienie gwiazdkowe prezent, czyli będzie zaraz po moim występie będzie przedstawienie właśnie gwiazdkowy prezent. Pani Małgorzata Burzała przygotowała dzieci, jako zespół muzyczny będą śpiewały takie mikołajki. W międzyczasie odbędą się liczne konkursy z nagrodami. Proszę pana burmistrza Bogdana Nawrockiego, burmistrza Wieruszowa. Jak co roku organizujemy dla naszych najmłodszych mieszkańców naszej gminy spotkanie mikołajkowe połączone ze świętami Bożego Narodzenia, które niedługo będziemy obchodzić. W ramach tej imprezy nasze pociechy najmniejsze będą miały możliwość obejrzenia spektaklu przygotowanego przez starszych kolegów z gimnazjum nr 1, jak również myślę, będzie wspaniała zabawa i drobne upominki dla wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Kochany Panie Mikołaju, my tak czekamy każdy zimę, dlaczego zawsze Pan przychodzi do